Niemal stuletnią pompę białogońską zamontowano na płycie rynku. Po renowacji wykonanej przez pracowników kieleckiej fabryki pomp została przekazana miastu i będzie jednym z elementów zdobiących centrum. Zainstalowano ją w miejscu, gdzie już w średniowieczu znajdowała się studnia, a później stała podobna pompa. Roboty budowlane prowadzone w tej części rewitalizowanego miasta przez konsorcjum, którego liderem jest Zakład Instalacji Sanitarnych Świderska-Fałciński, dobiegają końca. Już widać stworzone zarysy dawnego ratusza i wieży. Wykonano też wzmocnienie stropów piwnic przy trzech kamienicach. Pracownicy firmy Dąbrówka prowadzą brukarskie roboty wykończeniowe. Wieczorem widać, jak podświetlone są budynki otaczające rynek. Elementem cieszącym oko na pewno będzie 11 fontan. W dniu dzisiejszym jeszcze wykonamy uruchomienie fontanny, zamontujemy tą pompę tak, żeby została ona uruchomiona i prawdopodobnie zamontujemy stojaki na rowery. Prace remontowe na rynku mają potrwać do końca maja.